Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, zapraszam na sport. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin rozegrali pierwszy sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu PGNiG Superligi. Miedziowi spotkali się z Energą MKS Kalisz i przegrali po zaciętym meczu 30-32. Zespoły w hali szkoły podstawowej nr 14 w Lubinie rozegrały 3 tercje po 20 minut. W każdej z nich oglądaliśmy ciekawe, szybkie akcje, a po obu stronach brylowała głównie ofensywa, stąd wysoki wynik po obu stronach. O 2 bramki więcej rzucili jednak Kaliszanie i to oni odnieśli sparingowe zwycięstwo. Jak to jest w pierwszych meczach sparingowych, nie wynik jest tutaj sprawą najważniejszą. Ciężko pracowaliśmy cały ten tydzień, praktycznie można by powiedzieć, że piłkę dotykaliśmy tylko sporadycznie, praktycznie nie było taktyki, także myślę, że jak na pierwsze granie jeszcze, że tak powiem, bez taktyki, docieranie się, poznawanie się nawzajem, bo jest kilku nowych chłopaków, także myślę, że było całkiem nieźle. Na parkiecie zobaczyliśmy wszystkich zawodników Zagłębia, którzy byli w kadrze na to spotkanie. Szkoleniowiec ratował składem i dał szansę każdemu z graczy, w tym nowym zawodnikom. Przyszło kilku nowych chłopaków i myślę po tych pierwszych treningach, że na pewno będą wzmocnieniem naszej drużyny. Mam nadzieję, że urazy będą nas ciężkie, urazy będą nas omijać i będziemy grali może być w pełnym zestawieniu przez cały sezon. No jeżeli tak będzie, to jestem dobrej myśli i myślę, że będzie dużo lepiej niż w tamtym sezonie. Rewanżowy mecz sparingowy odbędzie się w najbliższy piątek w Kaliszu. Na swój pierwszy sprawdzian czekają również szczypiorniści KGHM Chrobrego Głogów. Pierwszy mecz kontrolny podopieczni Witalia Nata rozegrają we Wrocławiu. Głogowianie rozpoczęli kolejny tydzień przygotowań do nowego sezonu i już w piątek zmierzą się w sparingowym meczu ze Śląskiem Wrocław. Będzie to jeden z wielu meczów kontrolnych przed nowym sezonem. Mecze kontrolne zaczynamy od sparingu z Wrocławiem na wyjeździe. To będzie nasz pierwszy sparing 28 lipca. Później gramy tradycyjny Memoriał Matuszaka 4-5 sierpnia. 11 sierpnia gramy z zespołem z Gorzowa i 18-19 sierpnia jedziemy do Czech na turniej międzynarodowy. Dostaliśmy zaproszenie, gdzie będą miejscowy zespół Czech, ze Słowacji zespół i z Węgier. Także dobry zespół. Głogowianie sezon zainaugurują 30 sierpnia meczem w Kielcach. Lubińscy bilardziści uczestniczą w międzynarodowych zawodach. 3 zawodników Dolnośląskiego Stowarzyszenia Bilardowego sprawdza swoją formę w starciach z najlepszymi graczami. Wiktor Fortuński przybywa obecnie w Słowenii, gdzie odbywają się Mistrzostwa Europy Juniorów. Tak, rzeczywiście nasi zawodnicy trochę będą się rozjeżdżać. Pierwszy wyjechał Wiktor Fortuński, który w tej chwili na Słowenii uczestniczy w Mistrzostwach Europy Juniorów w 4-osobowym składzie. Mam nadzieję, że przywiezie medal tak samo jak w ubiegłym roku. I będzie mógł, że tak powiem, zaliczyć ten wyjazd do udanych wyjazdów. Tym bardziej, że to są jego ostatnie mistrzostwa. Mieszko Fortuński i Konrad Juszczyszyn na brak zajęć również nie mogą narzekać. No Konrad przede wszystkim za chwilę na Eurotour do Słowenii. Zaraz właśnie po Mistrzostwach Europy tam się kończą mistrzostwa i Puchar Europy. No Mieszko będzie bronił przede wszystkim pierwszego miejsca w rankingu. Konrad też wysoko. Natomiast zaraz po tym Konrad został powołany w skład teamu Europa na takie mistrzostwa świata, w którym będą 3 dyscypliny. Pool billiard, karambol i snooker. Także duże wyróżnienie dla naszego zawodnika. Dolnośląskie Stowarzyszenie Bilardowe w czasie trwania wakacji organizuje półkolonie dla dzieci. W dzisiejszym sporcie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.